Cześć, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj taki będzie nietypowy odcinek. Ani nie będę opowiadał o żadnym konkretnym akwarium, ani jakichś konkretnych rybach. W ogóle ostatnio jakiś nawiedził mnie i moich znajomych szereg przedziwnych sytuacji. No, czasem, jak to brzydko mówią, gówno lubi się wylewać szerokim nurtem. Kumulacja jakaś nastąpiła, była absurdalna. Na przykład miałem nagrać filmik na ostatni weekend. No i z tej okazji tak się ucieszyłem, że w niedzielę postanowiłem pojechać sobie do przychodni Zahnarztnotfall, to znaczy pogotowie dentystyczne. No jak już tam byłem, to stwierdziłem, że sobie wyrwę zęba. No, a tak naprawdę to tak mnie napierdzielało, że po prostu no człowiek wie, że żyje. To na pewno. No, przed 4 miesiącami zakładem pękł mi wzdłuż, nie bolał mnie aż właśnie do ostatniej soboty. Trochę też tak mogę sobie plenić dzisiaj przez to, bo jeszcze mam ropień, biorę antybiotyki. No to tak właśnie, o, przykładem tej kumulacji jest ta borelioza. Zaraz teraz tutaj z zębem jakieś takie pojebane dziwne rzeczy. No i jeszcze dzisiaj dowiedziałem się, że mój kolega tak nie za dobrze już wszędzie, jeżeli chodzi o zdrowie. Smutna sprawa. No, postanowiłem właśnie, że coś nagram. No wszystko. Nie mam coś wen, ostatnio też dużo pracuję. No i te dziwne, absurdalne sytuacje zupełnie mieszają mi w szykach. Trochę mi glonów tej urosło. Oczywiście nie mam parawanów jeszcze zrobionych. No, ale trochę mi glonów urosło. Nie wiem czemu. Przedawkowałem Profito. No, od razu się odbiło, bo to akwarium jest małe. 60 na 30 na 30. 55 litrów chyba to jest. No i ląki są, cholera jasna. Ale myślę, że no, za 3 miesiące powinno się ustabilizować i z powrotem się lony zmniejszą. Chociaż już teraz widzę, że obmierają powoli, robią się takie żółtawy. Ale w sumie mech rośnie i rośnie powoli. To bolbitis, widzę, że puszcza nowe liście. Te stare już pozamierały, tutaj widać takie. Ja je zostawiam, one brzydko wyglądają, ale bolbitis nie lubi cięcia. Potrafi przestać rosnąć i pokryć się zaraz jakimiś takimi syfnymi glonami właśnie. Na ogół pędzelkowatymi i te glony już zostają na zawsze z tym bolbitis. Także nie jest źle, te stare po prostu wytnę, jak już całkiem żółkną. To co widzicie to strumieniaki. Jeżeli ktoś wcześniej oglądał odcinek, którego one są, jak zdobyłem je, no to wie, że te ryby mam przez przypadek, ale naprawdę to jeden z najlepszych strzałów, jeżeli chodzi o ryby, w ogóle o karpieńcowate. Co jest świetne w tych rybach, to że one żyją taką grupą razem tutaj. Wszystkie te młode pochodzą od dwóch par, które są. Oczywiście mają charakterek taki typowy dla karpieńcowatych. Natomiast, jak widać, można je trzymać w dużej grupie, co nie zawsze jest możliwe. No i fajnie też, że łatwo się mnożą, same po prostu przybywa tych ryb stopniowo, coraz więcej ich jest. Nie ma też jakiejś plagi ich. No i dość ciekawie są barwione, tu już się całkiem dobrze barwiły. Ja też obczaiłem, co one lubią. One właśnie lubią takie fajne gąszcze, jak tutaj są. Trzeba im częściej zmieniać wodę niż
na przykład czupoczykowcom, bo no, sama nazwa strumienia jakiejś świadczy o tym, że one raczej mają świeższą wodę. Ja im tam zmieniam raz na 2 tygodnie. Bardzo fajne ryby. Jedne z moich ulubionych, muszę powiedzieć. Ładnie reagują na mnie. Już czekają, czy coś dostaną. Bardzo prosty zbiornik. Trochę mchu, patyków, które... O, jest. Mchu, patyków, które porosły i... Bolbitis. A, no, belia jest też. I glon. Ta tutaj ryba to samiec. Samiec jest trochę bardziej kolorowy i ma takie czerwone centki na boku. No, samica ma ogon taki półokrągły. Tutaj jest samica. O. No, też ją potrafi przegonić. Nie, normalnie nie ma czegoś takiego. One teraz są podenerwowane, bo widzą mnie i czekają na jedzenie. I zaczynają się denerwować. Za chwilę dostaną. Albo może teraz coś im damy. No, porcja planktonu. No, wydaje się, że tego jest dużo, ale tych ryb też tu jest dużo. One to wszystko dokładnie wyjedzą. Zresztą one lubią przeszukiwać takie różne zakamary. No, ale jak widać, jeżeli jedzenia jest odpowiednia ilość, to nie ma jakichś bujek, przeganiania się i tak dalej. To oczywiście mrożone komary, rozwielitka, oczliki, artemia. No, to wszystko. Tak. Oczliki, tak, oczliki, dafnia, artemia i komary. Zgadza się. Przestałem dawać ochotkę w ogóle rybom, bo na dłuższą metę stwierdziłem, że jednak ten pokarm jakiś nie jest za dobry. Otłuszcza za szybko ryby, a poza tym mam wrażenie, że no, różne dziwne pasożyty można sobie przywlec z tym żarciem. Na przykład wypławki. A właśnie, miałem o tym wspomnieć. No, jest biała woda, bo tutaj walczę z wypławkami. Cały ten regał tutaj musiałem odkażać wszystko, akwarium po akwarium. Później tutaj. Teraz zrobiłem odkażanie tu, no i będę jechał dalej, wszystkie w dół. Niestety gówno się znowu pojawiło. No, odpowiedź jest tylko jedna, no, skoro daję mrożoną karmę, to musi być w tej karmie. No, niestety. Aczkolwiek może z beczki, gdzie daje plankton, ale to wydaje mi się, że byłoby tylko tam, gdzie daje ten plankton. A znalazłem je też w akwarium, gdzie mam lorki, gdzie nie daje tego planktonu żywego, więc to na pewno nie o to chodzi. Dobra, przejdźmy dalej. Tu są te szczupieńczyki normalne, jeden ostatni mój zakup. Nie, przedostatnie, bo ostatnie to są drobniczki jednodniówki, bo wspominałem, że zdobyłem z innego źródła ryby, no i te się już rozmnożyły, także no, jest nieźle. No, szczupieńczyki teraz już będzie za 2 miesiące, jak są. Ładnie są wybarwione. Oczywiście to niebieskie światło się nie sprawdziło. Ponikło rośnie, ale zobaczcie, jakie niskie w porównaniu do tego, które było. To duże po prostu żółknie. Zroniszcza na nim rosną. Natomiast zaczęło się rozrastać takie małe. Zobaczymy, co dalej będzie. Ogólnie przez to niebieskie światło rzeczywiście glony sobie rosną na potęgę, co widać. Walczę z nimi sukcesywnie, ale no, no trzymają się jeszcze. Chociaż są takie białe, syfiaste. Wydawać by się mogło, że już zdychają.
No ale wciąż są. Zobaczymy z czasem. Natomiast rzeczywiście chcę to światło zmienić. To jest niby dobra świetlówka sery. O, nazywa się tak. Cool Daylight. No nie wiem, czy to jest takie cool to światło. Wolałbym, jakby było bardziej żółte. Wtedy bym powiedział, że jest cool. No i rzeczywiście Anmach już miał rację. No, atak dwa nocy. I tak rachitycznie rośliny rosną przy tym świetle. Aczkolwiek natężenie jest takie, że powinny dosyć dobrze rosnąć. Po prostu no, jakieś takie chude to światło jest. Nie te fale, co trzeba. Nie ten zakres, niestety. No i nie ta temperatura cieplna. O, teraz ładnie widać ryby. Przyzwyczaiły się do mnie. Czekają na karmienie teraz. Zawsze karmię tutaj w rogu. Już nie uciekają tak w krzakach jak na początku. Bardzo mnie cieszy, że udało mi się już 2 miesiące utrzymać te ryby. To moje drugie podejście do nich. Pierwsze niestety skończyło się kiepsko. Ale wtedy próbowałem je trzymać na zbyt miękkiej wodzie. No i teraz na twardszej wodzie. Mniej więcej 350 ppm, 400. No to widzę, że się trzymają dobrze. Mam też 4 młode rybki, które za niedługo tutaj wpuszczę. One niestety dranie polują na swoje potomstwo. No i też inna kwestia, że pojawiły się 4 młode i później nic nie było i znalazłem wypławki tutaj też właśnie. Także zobaczymy teraz po tej kuracji, co będzie. O, jak ładnie one teraz wyglądają. Naprawdę fajne, malutkie ryby, dosyć drapieżne. Dam im trochę karmy. Ta sama karma co wcześniej u strumieniaków. Ta ilość zupełności wystarczy. Zauważyłem, że w przypadku tych rybek trzeba zwracać uwagę, żeby ich nie przekarmiać. One są dość żarłoczne, także ile damy, tyle one zjedzą. I dość szybko zjedzą tym plankton, który tutaj dałem. Natomiast przekarmianie ich powoduje, że strasznie szybko się protłuszczają. Im bardzo szybko będą padać, otłuszczone strasznie krótko żyją. No, to był mój błąd właśnie też między innymi z tego pierwszego racu. Teraz moje zdanie jest takie, że lepiej jak są lekko głodne niż przejedzone. Ogólnie też ostatnio zacząłem regularnie w ogóle wszystkim rybom stosować głodówki. Tak co 3 tygodnie robię dzień bez jedzenia. W naturze przecież ryby nie jedzą codziennie. Nawet w poradnikach wędkarskich można sobie przeczytać, że są dni, kiedy na przykład spada ciśnienie, ryby nie mają ochoty na żerowanie, nie żerują. Ryba jako zwierzę zimnokrwiste no, nie potrzebuje takiego, takiej ilości jedzenia jak my, ciepłokrwiści o wysokim metabolizmie. Naprawdę świetnie się te ryby. O kurczę, ręka mi ścierpła, przepraszam. Muszę sobie ją rozruszać. Lubię jak tak właśnie pływają stadzie, świetnie to wygląda. No, także nie ma co. Co najmniej trzeba kupić sobie 10 albo właśnie za 12 albo za 20. Myślę, że takiego akwarium, tak jak ja mam, było 12, jest 11. To wystarczy. No, bo jeszcze dojdą te młode, tak w sumie będzie ich za 20, to styknie ich tutaj. Nie. No, za chwilę będę musiał kończyć to gadanie, bo już kurczę przez ten bąbel na podniebieniu to zaczyna mnie chrypa straszna chwytać.
W ogóle śmieszny dentysta mnie obsłużył. Gość cały czas robił jakieś dziwne żarty o Putinie. I mówił, żebym się nie bał Putina, tylko jego, bo on ma więcej różnych jakichś dziwnych broni, których może użyć. Po czym rzeczywiście rzeźnisko mi wyrwał zęba. Przy tym stanie zapalnym, co tam miałem, z opuchlizną. Nic mi nie dał, żadnych leków, ani antybiotyku, ani jakichś tam tabletek nie zniczających, tylko przeciwbólowych. No tak, znieczulenie mi dało, ale tak mi je wbił, że poczułem je gdzieś tam prawie że pod okiem w szczęce. Jakoś tak średnio pomogło to znieczulenie, chyba jeszcze w ogóle nie zaczęło działać, jak zabrał się do mnie. Bo kurczę, myślałem, że z tym fotelem to w kosmos wystartuje w ogóle, no nie było za fajnie. A dzień po to już w ogóle to była ekstrema jakaś, no. Po wszystkim zabytek myślę, że czasem może dobrze doznać takiego bólu, bo to jakoś może człowieka odparnia i kiedyś, nie wiem, złamę w nogę w lesie i będę mógł się gdzieś dowlec, prawda, wytrzymując ten ból, bo już przeżyłem może większy, co. Ale mimo wszystko niefajne doświadczenie. No, świetne są te ryby. Dobra, pójdźmy gdzieś dalej. Tutaj się odbijam, ale muszę wam to akwarium pokazać. Ono się zrobiło mega fajne. Oczywiście to jestem ja cały. To powiększmy. No, niestety te refleksy powodują, że cało to widać, ale naprawdę jest mega teraz fajne, zarośnięte. Szczególnie ten hydrokotyl się rozrósł. No i populacja tych szczupieńczyków tutaj to jest kosmiczna. W ogóle uważam, jeżeli chodzi o ryby, to jedno z najlepszych moich akwariów ever. Zawsze mi się marzyło, że będę miał akwarium z taką ilością tych ryb. Tylko, że niestety zawsze było to za trudne. A tutaj, kurczę, się tak udało. No, ta populacja jest niesamowita. Ta populacja jest niesamowita. No, myślę, że jak już się odrobię w końcu z ostatnią robotą, którą teraz mam. Jutro niestety muszę iść do pracy, to jest w ogóle świętokradztwo dla mnie, że muszę iść w sobotę do pracy, ponieważ mam rodzinę i jestem dzień w pracy, ale chcę to skończyć, bo potrzebuję pieniądze. To może w niedzielę, jakbym miał chwilę spokoju na głowie, to może mógłbym coś pokazać ciekawego. No jest właśnie taka ciekawa rzecz, a w sumie dzisiaj mogę coś pokazać, no to pójdziemy gdzieś indziej. Tutaj będzie problem z dźwiękiem, bo są dwa filtry, które buczą. Ale te rybki chciałem wam pokazać. Już je pokazywałem oczywiście, to wieloplanki. Ale chciałem wam zwrócić uwagę na taki fakt. Wspominałem o tym, że te ryby w zależności od temperatury są różnie ubarwione. I chciałem właśnie wam pokazać, tutaj płynie samczyk, bardzo łatwo rozpoznać po kolorze. Kurczę, muszę inaczej ostrość ustawić, moment. Tutaj jest jeden, tam ucieka sobie, mocno nakrapiane są, prawda? I tutaj też płynie samczyk. Duża różnica w ilości plamek. Ten samczyk jest urodzony pewnie gdzieś koło maja, czerwca. Temperatura w akwarium tutaj była dużo wyższa, około 24 stopni.
nie ma tych plamek tak dużo, jak sam człowiek, który się urodził na samym początku wiosny. O, gdzieś tutaj powinien być taki. O, widać. Kurczę, uciekają wszystkie. O, tu jest właśnie ten z wiosny. Ja te ryby kupiłem gdzieś koło grudnia. No i młode pierwsze były jakoś styczeń, luty. Myślę, że to jest jedno z tych młodych. I rzeczywiście jest to prawdą, to co wyczytałem właśnie, że w zależności od temperatury ryby różnią się w ubarwieniu. Tam powyżej może się da powiększyć. Nie widać, uciekły. O, to jest samiec, który się urodził, wychował przy wyższych temperaturach, o ile mniej plamek. To dosyć ciekawe, że takie warunki właśnie, jak temperatura, mogą wpływać na ubarwienie ryb w takim dużym stopniu. No, to dla mnie, o, a tu jest właśnie taki przy niskiej temperaturze. Teraz te wszystkie młode, które się zaczynają teraz rodzić, aż do marca, kwietnia, wszystkie będą właśnie tak fajnie ubarwione, ciemno. No, ale jest ich już trochę. Na początku były dwie pary, a teraz jest naprawdę fajna populacja już, prężna. Polecam każdemu, kto może sobie założyć akwarium w piwnicy, bo w domu to ciężko będzie Wam je utrzymać. Bo jednak te ryby lubią zimną wodę. A w lecie, no... standardem jest, prawda, w lipcu, że w pomieszczeniach mamy tam 24, 25, 6 stopni. A to już jest za dużo. Także, a praca lampy nad akwarium plus praca pompki, przecież pompka, która tłoczy powietrze, nie tłoczy zimnego powietrza, tylko tłoczy ciepłe powietrze, bo ta pompka, która pracuje, ona się rozgrzewa, prawda, transformator z niej. Natomiast w piwnicy, jeżeli możecie trzymać tak jak ja tutaj, no to jak najbardziej. A, w ogóle szczur mi przyszedł do piwnicy, wyżarł mi rośliny z kilku akwariów. To zostawiłem, bo chciałem pokazać. Wczoraj musiałem sprzątać, jeszcze ogarnąłem tego syfu, który powstał po ślimakach. Tutaj nie miałem tej pokrywy. No, tutaj ryby mnie skakają. I miałem łatwiejszy dostęp do filtra i w ogóle nie musiałem zakładać na całe akwarium szyby. W związku z czym szczur sobie powyciągał liście lotosa. Popcinał je tutaj tak. O, moment. O, poobcinane są ładnie. Tam sobie je żar i łapał ślimaki, wyciągał. Przy okazji syf narobił, jakiś ścierwo straszny tutaj się stało. Jeszcze nad jednym akwarium coś takiego jest, momento. O, tutaj. Nad tym baniakiem nie było tej pleksy, więc wyciągał sobie ślimaki z akwarium, szczur, i tu je sobie konsumował. Najgorsze jest to, że właśnie tego lotosa mi zniszczył i tutaj miałem taką szczelinę, o. I tutaj sobie karmiłem ryby, więc wyciągnął liście tych kryptokoryn. Także jak wszedłem, to zwisały sobie tutaj na dół, wysuszone już w takiej połowie. Oczywiście ich nie zjadł, bo kryptokoryn widzę, że on nie je. Ale na pewno były ślimaki na nich i były jaja ślimaków. No, wszystko poprzykrywałem szczelnie. Teraz muszę, jak będę miał czas w niedzielę, wziąć, pomyć te szyby z tego chlewu. No ale jeszcze czegoś takiego nie miałem, że jest problem ze szczurem. Pierwsze co pomyślałem, to odetnę mu bazę pokarmową i jak mu tą bazę pokarmową odetnę, no to nie będzie miał po co przychodzić, bo boję się, że potnie kable gdzieś.
A mam trutkę, ale boję się dać trutkę, bo tak sobie pomyślałem, że mógłby na przykład zjeżdżać tej trutki, nim zdechnie, pójść się napić wody z akwarium i wpaść taki zdechnięty tak akwarium. Myślę, że otrułby mi wszystkie ryby, także no, nie jestem zainteresowany tym rozwiązaniem. Łapkę muszę kupić, to jest raz, a dwa, że muszę jakoś uszczelnić wszelkie dziury, którymi on tam może dojść, no i nie zostawiać nic, żeby go przyciągało do zeżarcia, bo to też moja wina. O, widzę, że tutaj. Ach, kurczę. Syf. To wczorajsza akcja, efekt, bo no, musiałem poznajdywać gdzieś jakieś szyby, żeby poprzykrywać szczelnie, żebym nie miał dostępu. No i muszę pamiętać, żeby kosz po sprzątaniu akwariów wyrzucać, bo za bardzo tej rzęsy to nie żre, co ja tam wyrzucam, ale w tej rzęsie są zawsze ślimaki. I widziałem, że właśnie wszystko było wypalone z kosza, rośliny, jakieś trzcinek i tak dalej. I było przegrzebane za ślimakami, bo już tam obok leżało pełno skorupek. To jedne z najcudowniejszych głupików Japan Blue. Bardzo dziękuję za ten prezent, który dostałem w postaci tych głupików. Cudownie się prezentują, ale tutaj jakiś wyskoczył badylarz, muszę go odłowić. Świetna forma. Tutaj też mam nic. Santa Maria. No i placki, salt and pepper, ale te placki widzę, że już tutaj uciekają. O, jakaś taka dziwna z niej wyskoczyła. Takie powinny być jak ta, co niżej płynie. O, tu jeszcze jakaś większa. Ale te gupole są świetne. Te gupole są świetne. Nie wiem, co to kurczę będzie w przyszłości z tym wszystkim na tym chorym świecie. Zastanawiam się, czy jest sens inwestować w następne akwarium teraz, czy nie poczekać do wiosny, żeby coś się rozwinęło. Czort wie, co będzie w zimie. Takie akwarium będę musiał ogrzewać raczej. Nie wiadomo też, co będzie z ceną prądu. Jak to w ogóle wszystko będzie. Myślałem, że do końca tego roku jakoś uda się skończyć ten fish room, tą przebudowę, te 1000, ale myślę, że ten projekt trzeba będzie jednak przełożyć. Póki co lepiej się skupić na tym, co człowiek ma. I tak już dosyć dużo osiągnąłem z tego, co chciałem. O, ostatnio uciekł. Inaczej się ustawi. No, więc lepiej skupić się na zachowaniu tego, co się już posiada. Nie łapać zbyt wielu srok za ogon, tak mi się wydaje przynajmniej. No ale zobaczymy, ja tak nieraz narzekam, ale może jakąś lepszą pracę złapię, albo wygram to lotka. Ta forma naprawdę jest świetna. Dobra, to jeszcze pójdziemy może jednego piki zobaczyć. No, miałem być już przy gupikach, ale chciałem wam jego pokazać. Strasznie wielki urósł. I tak dobrze ponad 12 cm. Ale zaczęła mu być straszna palma. I tłucze samicę mi ostatnio strasznie. O, właśnie to była akcja, zaczaił się na nią. Nie wiem, co mu się dzieje. Chyba jednak takie duże osobniki, samce trzeba trzymać osobno, coś jak bojowniki duże. No, wcześniej nie był taki agresywny.
ale teraz, kurczę, stał się naprawdę taki wredny dosyć. To i będę musiał pomyśleć, gdzieś tą samicę przenieść, bo żeby dał mi chwilę spokoju, obszarpał jej ogon, boję się, że może dostać jakieś pleśniawki. No, tutaj drużyna pań głupikowych. One się kocą, no, a młode stają się pokarmem tych tutaj proporczykowców Fundulopanchas Sosiedi. Po polsku chyba proporczykowiec błękitny. Gdzieś uciekły. Dobra, chodźmy do głupików. Tu oczywiście też mam jakieś plamy, też po wczorajszej akcji. Zresztą chyba jesteście przyzwyczajeni, że u mnie nieraz te szyby są brudne. No, co innego jak się ma jedno akwarium, a co innego jak się ma tyle co ja, to tylko estetycznie kogoś może razić. No, a tutaj kolejny z moich cudownych głupików to El Tigre. No i to tak naprawdę jedyna dzika forma, jaką posiadam. Wszystko inne to jest jednak mieszanka. Ale te głupiki są świetne i mam od nich mutację nową. No, to też właśnie chciałem ostatnio pokazać, że mam nową mutację od nich. To może zostawię na następny odcinek, który nagram, to i pokażę. Zobaczymy, może coś się będzie dało działać z tą mutacją. Od dłuższego czasu nie było nic ciekawego i nagle wyskoczyły jakieś takie nowe dziwolągi. 4 zapałem. Znaczy, może poczekajcie chwilę. Tu je mam, ale nie mam tutaj oświetlenia, więc obawiam się, że nie będzie nic widać. O. Takie dziwne czerwono-czarnawe. To są dziewicze samice od moich głupików Tiger. Także chcę je zmieszać, zobaczymy w ogóle co z tego wtedy wyniknie. To jest taki baniak dla narybków. Mam tutaj taki kolejny i kolejny i kolejny i jeszcze inny. No, naprawdę świetne głupiki. No i te głupiki są żywotne, kurczę. To im trzeba przyznać, że naprawdę są odporne. Dobra, coś jeszcze bym pokazał może na koniec. Jedno z moich ulubionych akwariów. I właśnie tutaj też znalazłem wypławki. Tutaj kurczę było ich najwięcej. Dziwne. Gąszcz. Jedna z lorek. Druga tam gdzieś jest. Muszę tutaj poprzecinać. Jest straszny gąszcz. No ale jak widać, ryby dobrze się czują w takim gąszczu właśnie. One tutaj mają wystarczającą ilość zakamarów. Polecam wam tą rybę, naprawdę bardzo fajna. Jak człowiek spełni te tam jej podstawowe wymagania, to naprawdę bezproblemowa. Powiem szczerze, że nie widziałem, żeby jakoś specjalnie chorowały. Przynajmniej u mnie nie zdarzyło się, żeby coś się z nimi działo. No fakt jest, że szczególnie zwracam uwagę na to, żeby regularnie zmieniać wodę. Cały czas dostają RO. Oczywiście RO plus mineralizator.
No ale naprawdę dobrze wyglądają i jest to jeden z niewielu gatunków, które można trzymać w zupełnie niewielkim zbiorniku. Tak jak jest ten tutaj 55 litrów, 60 na 30 na 30. One rosną nieduże, tak do 8, może 10 cm. Ale na przykład lorek, specjalnie z red, są dużo mniej masywne. No i dużo spokojniejsze, przede wszystkim spokojnie od tych redów żerują, nie tłuką się tak przy tym. A te neony tutaj to jest neon karłowaty Paraheirodon simulans. Bardzo wdzięczne rybki. Może kiedyś spróbuję je rozmnożyć. Aczkolwiek nie wyobrażam sobie je odłowić tutaj stąd. Musiałbym zrobić akwarium gatunkowe sobie takie. Tylko dla nich. I wtedy mógłbym w tym zbiorniku symulować sobie warunki takie jak chcę. Jest taka idea kiedyś na przyszłość. Ale póki nie mam gatunkowego, to chciałem je mieć. A są idealnym uzupełnieniem właśnie tych lorek. Te dwa gatunki plus krewetki. W zupełności to wystarcza. A naprawdę zbiornik no, cudownie wygląda z tymi rybami. Pokazywałem, że jedna była taka dziwna, chora. No, dość długo wbrew pozorom jeszcze żyła, bo jeszcze ponad 2 tygodnie po tym, jak kręciłem filmik, ją wypaczyłem. Natomiast no, ten ogon zbielał i gdzieś tam padła, krewetki ją zjadły. W takich zarośniętych akwariach to dobrze właśnie, jak są krewetki, bo wtedy jednak ten trupek nie gnije sobie, tylko szybko zostaje zjedzony. Marzy mi się tak w akwarium właśnie, żeby było tak ze 30 właśnie neonów, może nawet więcej. Przede mną całe życie, to człowiek będzie chciał, to wszystko można zrealizować. Samo w ogóle stworzenie tej piwnicy, to jakbym pomyślał sobie kiedyś tam na samym początku, zanim to jeszcze zaczęło powstawać, jako zupełnie nierealne, niemożliwe do osiągnięcia. W ogóle jak myślałem o tym, to ogrom pracy, który trzeba włożyć, nakład finansowy i tak dalej, to wydawało mi się niemożliwe, żeby to zrobić. A jednak się udało przy pewnej dozie chęci i sprytu. No nic, koniec mojego odbędzenia na dzisiaj. Dziękuję bardzo, jak wysłuchaliście mnie dzisiaj do końca. No, taki dziwny odcinek, musiałem sobie pogadać, bo naprawdę ta wiadomość od kolegi to w ogóle mnie rozwaliła całkowicie. No i skorzystałem z telefonu i piwnicy jako domowego psychoterapeuty. No i to chyba tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam do kolejnego filmu. Aha, zbliżamy się do 1000 subskrypcji. To jest w ogóle dla mnie magiczne, że coraz więcej ludzi chce oglądać te filmy. Dziękuję bardzo tym, którzy mnie nowo zasubskrybowali. Mam nadzieję, że spodobają Wam się moje ryby. A może niektórych z Was zarażę taką pasją właśnie, jaką ja darzę no, swoje dzieci tak naprawdę. Jeszcze raz pozdrawiam i do usłyszenia i zobaczenia w następnym filmie. Cześć!